Ja miałem duży, to o wiele za mocno powiedziane, ale w każdym razie pewien realny wpływ na kształtowanie się i zmiany w zakresie edukacji socjologicznej. Ja dokładnie pamiętam te nasze gorące debaty w latach 90., gdy tak zwany system boloński zaczął pukać do naszych drzwi i myśmy się zastanawiali, co to dla nas znaczy. W konsekwencji przekształciliśmy tę naszą podstawową dyscyplinę akademicką w ten system dwustopniowy, czy później trójstopniowy. Mamy licencjat socjologiczny, magisterium, doktorat, pewne, a więc ten trójstopniowe studia, pewne tego konsekwencje pozytywne są, sprawiają nam wszystkim radość. Są też bardzo poważne kłopoty i trudności, o których nie będę panu tutaj mówił. A więc czerpiąc z tego, myślę również o takiej bardziej wyspecjalizowanej, ale będącej w pobliżu edukacji w zakresie pracy socjalnej. No i tutaj bez przesadnej estymy dla zwyczajów amerykańskich, jednak uważam, że ten nasz ogólny, formalny system stosunkowo dobrze służy pracy socjalnej. Lepiej na przykład niż podstawowym dyscyplinom takim jak socjologia. Dlatego, że pełnej dojrzałości w zakresie pracy socjalnej nabiera się dopiero na pewnym poziomie ogólnego wykształcenia, pewnego intelektualnego i merytorycznego przygotowania. Ja wiem, że nie powinniśmy przesadzać z nadedukacją polskiego społeczeństwa, ale z drugiej strony istnieją, moim skromnym zdaniem, poważne powody, dla których samodzielność, autonomia, pełna odpowiedzialność profesjonalna, moralna, społeczna pracownika socjalnego wymaga pewnej dodatkowej dojrzałości edukacyjnej, którą wiąże no, jednak z tym drugim stopniem, przede wszystkim magisterskim. A więc nie mam nic przeciwko studiom pracy socjalnej na pierwszym poziomie, bo one wiele chyba dobrego produkują, mówiąc takim nieładnym językiem, ale zakładam, że ta wielorakość, różnorodność i zwiększający się wachlarz odpowiedzialności związane choćby z uwolnieniem zawodu pracownika socjalnego mogą być i powinny być osiągane na tym nieco bardziej zaawansowanym poziomie edukacji, czyli poziomie magisterskim. Także w sumie ja sobie tak wyobrażam, że coraz większa liczba pracowników socjalnych będzie ten bardziej taki dojrzały wymiar edukacji pobierała, chyba z pożytkiem dla nas wszystkich. Gdy myśmy zaczynali specjalność pracy socjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim przed 25 laty, to przede wszystkim byliśmy przerażeni właśnie tym kontekstem praktyki społecznej i przygotowania takiego treningu zawodowego. Jak to zrobić? No, trzeba wyjść z tej wieży z kości słoniowej, jaką jest uniwersytet, trzeba się zderzyć z realnym światem, trzeba trochę negocjować, trochę prosić i tak dalej. Najzwyczajniej w świecie byliśmy niepewni, czy my, ludzie uniwersytetu, spędzający całe życie za tymi murami, prawda, naszej trochę ekskluzywnej uczelni, w sensie ekskluzywnej, w sensie oderwanej od codziennego życia, jesteśmy w stanie tutaj zbudować to, o czym pan mówi. No więc rzeczywistość okazała się lepsza niż te niepokoje, czy te obawy, które przeżywaliśmy. Okazało się, że jesteśmy w stanie rozwinąć kontakty z kilkudziesięcioma instytucjami. W moim konkretnym przypadku w Krakowie i w okolicy, ale przecież dotyczy to wszystkich polskich metropolii. Jakby to wyjście z tego obszaru akademickiego i budowanie bardziej praktycznego kontekstu przygotowania do pracy socjalnej okazało się możliwe. Ja od razu chcę dopowiedzieć jedno istotne zdanie. Przeciętny student polski specjalizujący się czy pobierający studia w zakresie pracy socjalnej spędza więcej godzin w salach uniwersyteckich, a mniej godzin w praktyce niż jego odpowiednik w Ameryce, w Anglii czy w Niemczech. Oni więcej wysiłku kładą w przygotowanie praktyczne i jestem pewien, że obaj o tym dobrze wiemy. No cóż, my wierzymy w to, że mamy im coś ważnego do powiedzenia w czasie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Przy całym podobieństwie do psychologii, socjologii, antropologii kulturowej, pedagogiki społecznej czy polityki, no może mniej polityki społecznej, ale przy całym podobieństwie do tych podstawowych dyscyplin, praca socjalna odznacza się tym fundamentalnie odmiennym składnikiem i tą odmienną właściwością, że bez praktyki po prostu nie miałaby żadnego sensu. Kulturoznawstwo czy socjologia mogą być ekscytująco rozwijane jako dyscypliny, w cudzysłowie mówiąc, teoretyczne. W rzeczywistości są nie tylko teoretyczne oczywiście, ale mogłyby być. Natomiast praca socjalna nie może
być pozbawiona czynnika praktycznego, zatraciłaby swój sens, po prostu przestałaby być sobą. Co za tym idzie, ten autonomiczny pierwiastek praktyki jako czegoś ontologicznie nadrzędnego, tak nawet zaryzykuje takie quasi-filozoficzne stwierdzenie, tutaj jest czymś moim zdaniem bezdyskusyjnym. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.